Do zatrzymania 30-latka doszło na ulicy Kuzienniczej w Jaworze. 30-letni mieszkaniec Jawora, kierując pojazdem lekkim czterokołowym marki Alksam, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w ogrodzenie posesji. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdami. Pojazd czterokołowy, którym mężczyzna jechał, nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie miał także aktualnego przeglądu technicznego. Za popełnione wykroczenie wobec kierującego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Na 30-latka będzie także czekać rachunek za policyjny parking, gdzie odholowano pojazd.